Okej, w tym momencie udało nam się polec, ale teraz nie powtórzymy starych błędów i starych lat. Mamma mia! A jednak. I'm a Trumpster, motherfucker. Siema, tutaj Gierwiel Gaming. Dzisiaj sobie będziemy kontynuowali rozgrywkę z Super Mario 2012. Oczywiście takie ogłoszenie na samym początku, mianowicie nie było odcinka przez dłuższy czas, mimo że na fanpage'u były zapowiedzi, ale teraz już wszystko powinno być normalnie. No, były problemy, moje prywatna sprawa, co ja mam, jakie problemy, no ale nie przedłużając, będziemy kontynuowali rozgrywkę. Nagrywa w ogóle? Właśnie, te dwa levele nie były, no były przyśnięte, nawet nagrywałem, ale nie wiem co, mój maker odwalił i zapisał sam dźwięk. Teraz będziemy sobie robili te levele następne, bo ja chcę przejść Mario, a nie ten. Jakoś po dwóch levelach to nie umrzecie. To jest daje, no chyba, że co tam, jak kto woli. Samobójstwo to wasze samobójstwo, czy cokolwiek, to nie jest moja sprawa. Jak chcesz to zrobić, to sobie zrób. Oczywiście sam nie toleruję takich postępów. Nie. To jest chyba najbardziej szmatowaty sposób, żeby umrzeć. Chciał mnie urżnąć. Co my tu mamy ciekawego? Mamy tu w ogóle coś ciekawego? O, grzybek. No proszę. Teraz sobie przejdziemy to. No chodź tu pan. Fuck. Żeśmy to zrobili. Okej, koło tego miejsca udało nam się polec. Oczywiście tam trochę wcześniej się polegliśmy. No ale to nie jest tak strasznie daleko, to jest już po tych rybach, tak w ogóle. Okej, teraz te ryby nam tu będą spamiły jako. A my nie chcemy. O, checkpointy. Dobra, jakbyśmy wpadli teraz do wody, specjalnie miło by nie było. Tam są gwiazdki, ale aż tak to ryzykować nie będę. Chwilą nam się udało polec w tym miejscu z powodu skaczących Yoshi, takich jak tamci. Oczywiście teraz postaram się tego nie zrobić, ale no, będzie i tak jak zwykle. O, no proszę. Dobra, tam już się nie pójdziemy, po co? Nie! Ja. Okej, koło tego miejsca nam się wcześniej udało polec. Teraz postaram się tego nie zrobić. To już od razu nam symbolizuje koniec levela, takie schodki. No i oczywiście tego nie zdobędziemy. 250. Zawsze coś. Pewnie następny level może będzie łatwiejszy. Teraz pójdziemy sobie może na... Co to jest? Hej Mario, ta mapa jest duża, jak zauważyłem, to nic być. Do tej rury przeniesie się, aha, jakieś teleportery znowu, jak w poprzednich mapkach. Okej, zobaczmy. Przenosiciel? Dokąd nas przenosi? Fajnie. Z samego końca mapy. Tylko tu coś jest, to dalej? Kurela, jasno. Dobra. A może jednak wyjdziemy do tej złotej rury, albo co nam grozi? Okidoki.
ale trzeba przyznać, że to przejście jest bardzo przydatnym przejściem. Nie ma co. Aha, super, myślałem, że jakiś pedobus czy coś innego. No ale wyszło jak wyszło. A weźmiemy sobie teraz płatną skrzynkę. Chorela, nie stać nas. Na pewno byłoby coś fajnego w środku. Okej, okay, co nam tutaj wydropi? O, rzepak. Rzepak zawsze spoko, no ale mógł być kwiatuszek, no. Dobra, będziemy się bili z tym gundiem. Ciekawe, co on nam ma do zaoferowania. Kurde. Wygląda to na proste. Ale jak jednak było, o. Może sobie weźmiemy jeszcze uzbrojenie. Dobra. Co ja robię? To? Bierzemy sobie zbrojeniowca. Będziemy czołgiem. Wszyscy wiemy, że kwiatuszki są lepsze. Na przykład w tym przypadku. Trzeba jakoś się odmierzyć. Ej, nie, to nawet przydatne. Serio, nie, no jakim cudem? No panie, to... Ta weź, wiem, że da się inaczej. Wiem, że można dobrze i normalnie. No kurna, no Mario nie ma wysokości 3. Ej, co to przejście jest? Dobra, przejdziemy sobie tu. No, czekam to od razu. Super. Myślałem, że tu będzie lawa, a tu proszę. Może tam będzie grzybon. Nie, tu będą pieniążki, albo co? Kurde, no praca hydraulika na pełnym etacie, to trzeba oddychać pod wodą. Tam tram param 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 param. I pół to się naprawdę przyda. To miałoby się nie przydać, bo sobie myśleliście, że to sarkazm? Nie! On a po prostu zawsze spoko. Szczególnie kiedy mamy nieskończoność żyć. Jak no, to przecież na niego stanąłem, no nie. Co jak co, ale mały checkpointik by się przydał, bo... No właśnie. I tak się zdarzają, ej. Mogliśmy pójść niebieskim. What the? W ogóle trza? Nikt mi nic nie mówił. Czy mogę popłynąć w prawo? Halo! Nie teraz! Okej, to chyba jest to tyle. Nie, to nie jest to tyle. Nie mogę teraz! Cóż to się teraz dzieje z moimi rodzicami? Ciągle każą mi przychodzić i przychodzić. Pewnie jeszcze uznają, że jestem uzależniony. To uzależnienie wygląda zupełnie inaczej. Co jak co, ale chyba każdy o tym wie. Ej, ciągle się pali pod wodą. Przepraszam bardzo. Rozumiem, to jest Mario, ale trochę realistyki by się przydało. Bo nie, bo już się utopił dawno temu. Chorelna, to musi być tam luza chorelna. Nie, przecież ja nie chciałem. Mamma mia! Okej, w tym momencie udało nam się polec. Ale teraz nie powtórzymy starych błędów ze starych lat. Mamma mia!
A jednak. Dobrze, wy dobrze wiecie, że ja tutaj poległem i nie musicie się z tego śmiać. Każdy kiedyś musi spieprzyć. Każdemu się czasem zdarza. Nawet mi. Bo mi się bardzo często zdarza. To nie nawet, tylko chyba mi. No ale to trochę depresji. Co? I od razu... O, coś dla mnie. I standardowo to, co jest w takich zametkach, czyli ogniste kręgi, które nie dotykają się NPC-ków, co jest naprawdę wkurczające i nieogarnięte. No ale ta gra... Nie, no to nawet alfa już nie jest. To już jest dorosła gra, ona powinna wiedzieć, ona powinna to wiedzieć wszystko, że to, co robi, powinno być no choć trochę ogarnięte. Widziałem, że ty mnie nie nadajesz. Też nie. What the? Bo. Czemu to się jeszcze w lawie nie roztopiło, przepraszam bardzo. Taki metal powinien się roztopić w lawie, też tak sądzicie? No widzicie, Joel bawi i uczy. Coś z tym pierwszym nie miał i z tym drugim miałbym wątpliwości. Forela jasna, kolejny. Nie tym razem. Checkpoint. O, tu będzie boss fight. Chyba. No, raczej tu będzie boss fight, jeżeli tutaj jest checkpoint, drzwiczki. Logiczne. Skąd ja to wiedziałem? Ej, on ma tylko 5 żyć, ale śmiesznie. Nie zmienisz mnie. Jesteś tylko nudem, jak ja. Wszyscy jesteśmy nudami. Na pewno wstrząsiałam, wszyscy jesteśmy nubami. Niektórzy na przykład nie umieją robić salta. Ja też tak pełni salta. Nie robię, tylko na trampolinie. A wszyscy chyba tylko na trampolinie, prawda? On nie powiedział mi, że wszyscy, no ale większość. Raczej z mojej widowni nie ma kogoś, kto by jednak robił salta na wersalce albo na... W kamieniach. Tak bez żadnego respektu przed niczym, tak o, patrzcie salto. Czemu to? Przecież ty dobrze wiesz, że ja tego nie lubię. Okej, a teraz co zrobisz? Kolejna niespodzianka z kulami. Stary! Cholera! Czemu ja nie uciekałem? Czemu zwaliłem? Ale nie konia, tylko... O, cholera, jasno. Aż tak daleko bić, to nie wolno. Rozumiem, że umiesz bić. I bijesz czasem, potrafisz uderzyć tak mocno, że ażby zęby wyleciały. Że aż tak silno. Z taką agresją i z takim kluczem. W ogóle gdzie on go trzymał? Takie pytanko. Mógłby mieć myszy pod skorupą, ale czemu ani razu mu nie wypadł? Przepraszam bardzo. Okej, udało nam się teraz odblokować to, na co jestem, po prostu jestem bardzo zadowolony, że udało nam się odblokować aż taki trudny poziom. Może jeszcze nam się uda powalczyć z tym gnojekiem. No.
numbuków na wodzie. Oż ty śmieciu. O właśnie. Pewnie teraz gdzieś ucieknie. O właśnie. Francuz Jägen. No chodź tu. No chodź tu. No. Będziemy się bawili w kotkę u myszkę. Albo w ludzika i chłowika. Jak kto woli. Wy tu się. No chodź tu, panie. Ojeju, Maria. Ojoj. A co ty tutaj jeszcze będziesz? No to... Ojoj, ty. A idź. A chodź tu, no. A nie uciekaj. No wracaj tu. Ty. No, co to miało być to? To ja się na takie nie zgadzam. Osobiście na zażalenie w tym oto domu, że to coś mnie uciekło. Teraz nie chcę wrócić. Osobiście napiszę takie zażalenie z podpisem Joliel Gaming, dokładnie. A teraz tu wracaj, no. Ta nie bądź idziec. A chodź tu. Ty. Tu czorcie. No teraz byś zdołał zejść na dół. Do mnie zejść. Ta joj, to nie bądź taki. Ta jeszcze uciekaj, no. Teraz tu się wrócisz? Nie wrócisz się tu, bo jesteś pizdem. To było fajnie, gdyby on... O właśnie, nie aż tak. Jakbym ja był tu, on by stał na tym, o właśnie na tym, co stoi. To było już fajnie. Ale że ten tam nie chce stać, to będzie tutaj chodził. Tam mógłbyś zejść teraz i byłoby po sprawie. Ta chodź tu! Ta nie bądź! No kurwa. Dobra, nie będziemy się z nim użynali. Może w następnym odcinku, dzisiaj nie będziemy marnowali na to czasu. No i można powiedzieć, że to na tyle, ponieważ co ja jeszcze mam do zaoferowania, nagrywam o bardzo późnej godzinie. To jest 21.24, to już spać trzeba iść, bo to jest normalnie... No. To tyle. Mam nadzieję, że było fajnie, jak było fajnie, to fajnie, no i cześć.